Przed nami najważniejszy odcinek 10. edycji programu Rolnik Szuka Żony, w którym dowiemy się, jak potoczyły się losy uczestników. Fani przewidują, że w finale czeka nas radosna nowina u Artura i Sary. Artur i Sara to bez wątpienia jedna z najbardziej lubianych par 10. Edycji Rolnik Szuka Żony. Fani show już nie mogą się doczekać na finałowy odcinek programu, aby dowiedzieć się, co słychać u tej dwójki. Niektórzy są nawet przekonani, że być może w wielkim finale Rolnika zobaczymy zaręczyny tej pary. Skąd takie przypuszczenia? Rolnik Szuka Żony. Artur oświadczy się Sarze w finale programu. Już w najbliższą niedzielę zobaczymy wielki finał 10. Edycji Rolnik Szuka Żony. Wtedy już oficjalnie dowiemy się, jak potoczyły się losy bohaterów programu. Widzowie są niemal pewni, że happy end zobaczymy u Artura i Sary. Ta dwójka od początku wzbudza bardzo ciepłe emocje wśród fanów show. Jak wiadomo, w sieci jest już dostępny zwiastun finału Rolnik Szuka Żony, w którym możemy usłyszeć między innymi zaskakujące słowa Artura. Czyżby te słowa Artura zwiastowały, że szykuje on jakąś specjalną niespodziankę na wielki finał programu? Oczywiście szybko w głowach fanów zrodziły się domysły, że być może chodzi o oświadczyny. Widzowie mają nadzieję, że już za kilka dni w finale 10. edycji Rolnik Szuka Żony zobaczą zaręczyny Artura i Sary. Jedna z internautek zwróciła jednak uwagę na minę Sary w zwiastunie finału programu. Jej zdaniem dziewczyna nie wygląda na szczęśliwą i pisze wprost odnośnie spekulacji na temat oświadczeń Artura. Co sądzicie o domysłach fanów na temat rzekomych zaręczyn Artura i Sary w finale 10? Edycji Rolnik Szuka Żony? Myślicie, że rzeczywiście zobaczymy taką piękną niespodziankę? No cóż, nie pozostaje na razie nic innego, jak cierpliwie poczekać na finał programu, aby o wszystkim oficjalnie się przekonać. W oczekiwaniu na finał show, fani nie przestają zasypywać komplementami tej pary.